tak bardzo szybko nakręcam wieczorny odcinek, ale to w zasadzie jest takie krótkie intro. Tak jak Wam zapowiadałam, jestem cała ze świeżymi doznaniami tu, jeśli chodzi o Mr. Village. I nakręcę już wkrótce, mam wszystko to w głowie odnośnie zakupów tam, pokażę Wam, co ja kupiłam. Dzisiaj tylko taki krótki update, że wideo będzie. Natomiast ja już jestem w piżamie, jak widzicie, idę zaraz zmyć makijaż, jeszcze chcę pomalować moim fantastycznym, słuchajcie, ja zrobię review tego pięknego lakieru Fantasyland z Niles Inc. I Wam pokażę, on jest naprawdę, tutaj może w tym świetle nie widać, bo ja już przy tej lampie i wieczorem świetle, ale jest naprawdę fajnym odświeżaczem paznokci. I słuchajcie, ja Wam szybko chcę jeszcze powiedzieć o, ja w swoim odcinku tutaj odnośnie podkładów zapomniałam Wam powiedzieć o Luminescence Armaniego, którego bardzo kocham, jest w czołówce moich, w zasadzie to nie jest podkład, ale mogę być w czołówce podkładów Color Control Bright Moisturizer z wysokim SPF-em, którego ja bardzo, słuchajcie, uwielbiam. I on nadaje skórze zawsze świeżość. Ja go wzięłam ze sobą na mój mini urlop właśnie do Bister Village i powiem Wam, mimo takiej małej imprezy też tu z koleżankami, po prostu rano, mimo że nie czułam się może aż tak dobrze i efektownie, naprawdę uratował mi życie. Także gorąco go polecam. Ja mam to review tego produktu na moim blogu na pewno, ale jeżeli chcecie, są zapytania, to ja Wam chętnie jeszcze raz opowiem o tym mini podkładzie. W zasadzie, tak jak mówię, to jest CC Cream albo BB Cream. Ja nie wiem, czy on jest nadal produkowany. Ja muszę sprawdzić, oni chyba ulepszyli, ale ja się tym zainteresuję, bo ja go kupiłam dość dawno. Słuchajcie, ja nie wiem, czy generalnie on nie powinien być wyrzucony ze względu na to, że go dość długo mam. Ja o nim trochę zapomniałam, ale podczas mojej właśnie wyprowadzki, kiedy go pakowałam, zobaczyłam to, aż mi się oczy uśmiechnęły, bo naprawdę jest fenomenalny. I tak jak mówię, to jest krótkie tylko wideo zapowiadające, że będzie odcinek, ja o Was nie zapomniałam. Natomiast w związku z tym, że w tym tygodniu ja ładowałam dwukrotnie filmy, to dzisiaj pozwoliłam sobie na taki chwilę relaksu po moim wyjeździe do Bister Village, żeby troszeczkę złapać słońca i w tym momencie tylko krótko się do Was odezwać i powiedzieć Wam, że jesteście zainteresowani bardzo dobrymi zakupami Bister Village i chcecie, żebym Wam o tym opowiedziała, także zapraszam wkrótce na odcinek. Do zobaczenia, pa, pa, dobranoc.